Siemaneczko, witam was na kanale Dandy z tej strony. Witam was dzisiaj w grze, jak widzicie, Euro Truck Simulator 2, a witam was sprzed modelu, który może nie wzbudził żadnych tam sensacji u mnie na Facebooku, ale będzie o czym gadać. Słuchajcie, jest to man od grupy RTA, moc. To moc, to jak ja mówię, jak moc, to mods się powinno mówić. No, od modelów RTA, słuchajcie. Man, jak widzicie, TGS 18, 540 koni, Euro 6, słuchajcie. I teraz tak, czy się komuś to podoba, czy nie, to jest mod płatny, ale słuchajcie, nie patrzymy na niego jako na mod płatny, bo ja dzisiaj pokażę jeden mankament, który on ma, który mnie trochę wkurzył, że jeszcze tego nie mają zrobione. Ale przejdziemy zaraz do tego, co chcę wam powiedzieć. Słuchajcie, jest to model, możecie sobie mówić, co chcecie, według mnie jest bardzo ładny. Na Facebooku tam żeście się wypowiadali, że są ładniejsze, darmowe modele. Tu nie tędy droga, słuchajcie, który mod jest ładniejszy, który brzydszy. Nikt wam go kupować nie każe, natomiast ja uważam, że naprawdę on jest fajnie wykonany. Dość szczegółowo, słuchajcie, no mnie się bardzo podoba. Ja mam go w zabudowie, tak jak widzicie, chłodniczej. Wsiadamy sobie do środka. No słuchajcie, w środku man jak man. On jest wykonany troszeczkę chyba w wyższej rozdzielczości. Tam nawet ktoś napisał, że Master ma lepszy interior. Druga osoba odpisała taki sam. Słuchajcie, jest wykonany dobrze. I absolutnie nie będziemy go hejtować. Nie będzie to też... Zapalę go, słuchajcie, posłuchajcie najpierw dźwięków. Dźwięki też ma całkiem spoko, słuchajcie. Podjedziemy sobie, bo tutaj jest warsztat. W warsztacie sobie tak na szybko obczajmy, co on ma, bo to mi się w nim bardzo podoba, co on ma ogólnie. Słuchajcie, i teraz tak, co możemy sobie w nim wybrać? Kabina jedna, podwozie 6x4, jedno tylko pod tandem, pod zabudowę. Teraz słuchajcie, co możemy sobie do niego do tyłu wrzucić? Już wam mówię, możemy sobie do niego wrzucić silniki 400, 440, jakieś 324. Tylko z tego, co ja widzę, słuchajcie, on ma tutaj silnik 540 i nic mu się raczej nie zmienia. Musimy wziąć sobie poprawkę, że to jest stary model od nich dosyć. Oni go, nie wiem, czy będą go update'ować, czy nie. Słuchajcie, tutaj mamy jakąś jedną i drugą skrzynię. Weźmiemy sobie z retarderem i nie wiem, o co tu chodzi z tą skrzynią. Teraz jakie mamy wnętrza? Wnętrze mamy standardowe i exclusive. O, to exclusive mi się bardziej mi się podoba. Takie czarne. Ej, słuchajcie, on tu ma więcej przycisków jakichś. I tam ma jakiś teges, to nie wiem, czy to jest webasto, czy... Bo tu u góry... Widzę, mamy radyjko. Czy to jest tachograf? Zaraz zobaczymy, jak... Dobra, bierzemy sobie to czarne. Słuchajcie, z kolorów... żaden kolor, żaden skin mu się tu nie nakłada. Ja mówię, naprawdę, to jest dosyć stary mod i oni go dawno chyba nie update'owali. Słuchajcie, no tabliczki nam działają. Tutaj możemy sobie jakieś z przodu bajery dołożyć, jakieś takie światła, te niebieskawe. A niech sobie są, nawet spoko wyglądają. Tu możemy sobie dołożyć jakieś chromowane, jakąś tą blachę tutaj, czy ten plastik, jakiś taki bardziej plastik chromowany. No jakąś chromowaną część zamiast plastiku. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś chrom. Tutaj możemy sobie też dorzucić jakiś taki coś tam chrom. A to już będzie za dużo, jak sobie damy tutaj tego chromu. To te dwa mogą być. Słuchajcie, te osłony tutaj mamy jakąś taką zwyklejszą i niezwyklejszą. Weźmiemy sobie tą niezwyklejszą. Opony, wiadomo,
mamy do wyboru, ale mamy tutaj do tego mana jedną. Felgi tak samo mamy, ale do mana mamy tutaj tylko jedną. Także tu się nam nic nie zmienia. Słuchajcie, ja sobie mam tu dane, widzicie, dodatki wszystkie działają, także jest spoko. Ja sobie nie mam wrzucone tych dodatków, które zawsze tutaj używam. W moich tych... Wrzucimy torbę, jakby nie było, dopiero się tutaj wprowadziłem, mogę się przewieźć. Tu sobie laptopa, nie wiem, kto stawia laptopa na siedzeniu, ale okej, niech sobie jest. Słuchajcie, no jakieś tutaj pierdoły, dodatki, nie wiem skąd to jest. To tu w ogóle jakiś mood flap girl, nie wiem o co chodzi. Kierownicę mamy dwie, jaśniejsza i jakaś taka... drobniejszy, te oczka są i grubsze, jakaś taka ciemniejsza, to sobie ją zostawimy. Pączka sobie nie będziemy dawać na niego. No słuchajcie, to by było chyba na tyle. To by było na tyle, co tu możemy w nim ogólnie sobie zrobić. Jeszcze taka rzecz, którą możemy sobie główną zmienić, to możemy sobie na przykład dać kontenery, słuchajcie. Ja dawno nie wiedziałem, żeby ktoś woził krótkie kontenery. Nie wiedziałem. Kiedyś pamiętam, mój wujek woził krótkie kontenery, jeszcze pamiętam sztajerem. Ale dzisiaj tak naprawdę nie wiem, nie widziałem już samochodów, żeby jeździły z krótkimi kontenerami. Zawsze mi się wydaje, że naczepy już targają i albo krótkie, albo długi, albo dwa krótkie wożą. Znaczy krótkie czy mniejsze kontenery. Także to by było na tyle. Widzicie, tych kontenerów też tu mamy 5. Także zatwierdzimy sobie zamówienie, lecimy z tą chłodnią, słuchajcie. Teraz ta rzecz, która mnie bardzo interesuje tutaj, to jest radio, z tego co widzę. A tam jest pewnie jakieś webasto może, czy coś, ja nie wiem jak to w manie jest, ale tutaj jest też ustawianie klimatyzacji, pierdołów. No słuchajcie, odpalamy go. Jak widzicie, dźwięki tu jakieś wydaje. Te światełka też całkiem fajne są. Tutaj mu się te LEDy świecą dosyć fajnie. Teraz zgasiły się. No co, no to jedziemy po naszą naczepę, słuchajcie. I zaraz wam wszystko powiem. Słuchajcie, ja się dzisiaj troszeczkę, mi się robota przeciągnęła. Także ja nie mam za bardzo dzisiaj już czasu. Może ochoty to mam dużo, żeby nagrać, ale nie mam za dużo czasu po prostu. Także postaramy się to zrobić w miarę szybko i bezboleśnie, słuchajcie. Jesteśmy na mapie... Ja z szóstki tutaj ciągnąłem, ładnie. Jesteśmy na mapie Viva Italii chyba. Tak mi się wydaje, że tak ona się nazywa. Ja jak zwykle standardowo Dendy przygotowany na 300%. Ale tak, Viva Italia, mapa Włoch, słuchajcie. Jest to mapa, dodatek do gołej mapy. Jest to dodatek do gołej mapy. Bez promoda. Ona działa z wszystkimi, słuchajcie, mapami, które nie ingerują w tereny Włoch. Czyli ona z promodem nam nie będzie działać. Muszę tu w lewo skręcić, a ja się tu... Bo tam ktoś się pytał, ja patrzałem pod linkiem do pobrania mapy, zresztą link do pobrania mapy macie w opisie filmu. Tam się ludzie pytają, dlaczego ona nie działa z promodem. No. Jest napisane jasno i wyraźnie, że mapa nie działa. Mapa jest kompatybilna z DLC Francji i DLC Skandynawia. Ale chyba nie musicie tego mieć, z tego co tak się orientuję. Nie wyczytałem, nie jest to nigdzie napisane. Czy musicie mieć, czy nie, ale wydaje mi się, że nie, bo DLC Skandynawia ani Francja nie ingeruje tutaj w Włochy. Także nie musicie najprawdopodobniej tego mieć, słuchajcie. Jest fajna, chodliwa mapa, bo znaczy chodliwa pod tym względem, że nie zżera FPS-ów. No zresztą na gołą mapę, jak się coś dorzuca. Szesnastobiegowa skrzynia, okej.
Także jest spoko. Słuchajcie, ja miałem, napisałem na Facebooku, że będziemy testować. Tak jak mówiłem, to nie jest test moda, tylko to jest po prostu taki pokaz może jego... Będziemy sobie dzisiaj ciągnęli, słuchajcie, przyczepę. I właśnie tutaj zaczyna się mój pierwszy taki ból, bo ja sobie tą przyczepę, może nie tą przyczepę, ale czekajcie, to było do Ancony jechałem, tak, możemy sobie wybrać coś fajniejszego, nie, tylko tą. Ja sobie tego moda tak naprawdę sprawiłem z dwóch powodów. Pierwszym powodem było to, że chłopaki z RTA fajnie podeszły do jednego z moich widzów, który chciał po prostu, nie miał pieniędzy, żeby sobie kupić moda, chodziło dokładnie o RNGT, a wygrał u mnie kartę, więc ja się do nich zgłosiłem, czy tą kartę nie mógłby zamienić sobie na RNGT, no to oni mu RNGT dali, a kartę mogłem dzięki temu podarować jednemu z moich kolegów, który wiem, że ją bardzo dobrze wykorzystał, tą kartę. No i pomyślałem sobie, że, bo byłem nawet w stanie zapłacić, można powiedzieć, za tego moda, za to RNGT dla tego mojego widza, no ale oni dali za darmo, to w ramach jakby takiego podziękowania ja sobie wziąłem tego moda z nadzieją, słuchajcie teraz, z nadzieją, że ta przyczepka oto będzie skręcać. A ona, zobaczcie, mamy już DLC ze skrętnymi kółkami, nawet kółka jej się nie skręcają. No jest to dla mnie trochę lipa, bo miałem nadzieję, że chłopaki z RTA się postarali, ale z drugiej strony ich rozumiem, bo jakby nie było, oni naprawdę mają sporo roboty i nawet się ich nie zapytałem, kiedy oni mają zamiar to zrobić, bo ostatnio ich się pytałem, kiedy mają zamiar zrobić nam RNGT w niższej kabinie, no to dostałem odpowiedź, że oni mają 10 modów do wymodelowania w 3D i po prostu każdy model u nich ma, stoi w kolejce, jak jeden skończą, drugi wchodzi, jak to się mówi, na taśmę produkcyjną. Także nie będę im już dupy zawracał, ale mam nadzieję, że się tym zajmą. Natomiast drugą rzeczą, na którą mi zwrócił uwagę, słuchajcie, kumpel Karix, także Karix, pozdrawiam, jak słyszysz, jak oglądasz ten film. Posłuchajcie, my sobie ciągniemy tutaj chłodnie, ale tylnia, ta przyczepa z tyłu, ona nie ma chłodni. To jest tak zwana pusta izoterma. Także to mi się to też tu coś nie zgadza. Ona chyba powinna mieć jakiś agregat. Bo nie wierzę w to, żeby przedni agregat dawał radę. Zresztą nie ma jak, bo przecież musi być w środku ta tak zwana paczka, do której jest podpięty ten agregat i agregat pobiera tam powietrze, że tak powiem, a spręża gaz, a w środku jest drugi, już nie agregat, tylko tak zwana, mówię, paczka, z której się to zimne powietrze wydostaje z tego sprężonego gazu. Trochę namotałem, ale wiecie, o co chodzi. Także no, tutaj jest druga bolączka. No i dlatego mówię, nie jest to tak do końca, że możecie to tak odebrać. O, Dendy teraz od RTA dostał mody i będzie wszystko chwalił. Nie, nie będę wszystko chwalił. Ja mówię, jak jest. Natomiast wykonanie tego mana, moim zdaniem, to jest petarda. I nie będę się tu wykłócał, nie będę mówił, że man od Mastera jest gorszy. Nie. Moim zdaniem każdy, kto sobie chce jakąś modyfikację przetestować, czy kupić, czy nawet pobrać za darmo. Znaczy, ja bym proponował spojrzeć na ten, tak się zainspirowałem jednym gościem, który jest youtuberem i też RTA go ma pod swoimi skrzydłami i też go supportuje trochę tam kartami. On zawsze mówi tak. Przepraszam. Nie patrzcie na ten mod jako płatny, tylko patrzcie, czy on się wam podoba. I wtedy patrzcie, wtedy pomyślcie, czy chcecie go sobie kupić.
Bo jak będziecie podchodzić do tego, że jakiś mod jest płatny, to od razu płatny, jak ja mam za darmo, to pobierz za darmo, bez problemu. Nikt nie widzi tu żadnego problemu, tak samo ja. Widzicie, ja też mógłbym teraz coś mówić, albo kupiłem i on nie ma skrętnych osiek. Nie, nie ma skrętnych, nie ma tego skrętnego dyszla. Chłopaki to zrobią prędzej czy później, mam nadzieję. Ale samo wsparcie takich modelów moim zdaniem jest bardzo ważne. No i to na tyle, także słuchajcie, moim zdaniem mod jest naprawdę super. Już kiedyś chciałem sobie go sprawić, ale wiadomo, nigdy człowiek nie ma czasu, żeby pojeździć tandemem, bo wiadomo, no, nagrywa się jedno, nagrywa się drugie, ale teraz stwierdziłem, dzisiaj jest takie połączenie dwóch modów. Modu na samochód i modu na mapę. Natomiast, no słuchajcie, no nie ma się co oszukiwać, że jest naprawdę bardzo ładny, z tą przyczepą bardzo mi się podoba. Super jest. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o manę od Mastera, no to jest tak samo, petarda, no. Od TGA po Euro 6. Tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, że interior jest od Euro 5, słuchajcie, w tym manie. No tak jak mówię, on jest stary, naprawdę. Ja pamiętam, ja byłem jeszcze chyba w EVT, czy w Eltransie, jak ten man wyszedł i no już wtedy się nim strasznie jarałem. Także no on już ma trochę czasu, oni przez ten czas wydali bardzo dużo innych modów. Oni się bardziej skupiają na modach amerykańskich do American Truck Simulatora. Może nie tyle do ATS-a, bo one są do ETS-a też, ale na bardziej na amerykańskich ciężarówkach oni się skupiają. Teraz tam oni to Volvo FH16 chyba robią, czy coś takiego. Także mówię, mod wykonany super. Mnie się bardzo podoba. Słuchajcie, ja tu nie widzę, ile ja teraz mam ustawiony sobie ten tempomat. 85, dobra. Jest naprawdę fajny. Słuchajcie, żeby było śmiesznie, ja wam powiedziałem, że będziemy jechać po mapie Viva Italii, a ja wam jej nie pokazałem. To jest najlepsze, także kto wytrwał do tego momentu, to pokazuję wam. Proszę, jedziemy sobie, słuchajcie, z Rzymu do Ancony. Dzisiaj jest taki krótki kurs, to było tam 360 chyba kilometrów, słuchajcie. Przejedziemy się z Rzymu do Ancony. Jeżeli będziecie zainteresowani, napiszecie mi w komentarzach, żebym tu się dalej gdzieś poprzejeżdżał. To będę dalej jechał. Jeżeli mi napiszecie w komentarzu gdzieś, po prostu się wypowiedzcie. Natomiast jest tu sporo tych miast, naprawdę. Wenecja, Verona to jeszcze było, Milano to jeszcze była stara ta. Parma chyba też, ale nie jestem pewien. Imola, Ravenna, Livorno, tu jest jakiś Pisa, La Spezia. No jest tego naprawdę dużo, no naprawdę jest dużo jeżdżenia. Także mówię, jeżeli chcecie, żebym jeszcze coś tam nagrał tu z tych Włoch, walcie śmiało w komentarzach, ja się postaram jakoś dopasować do was, spełnić wasze wymagania. Natomiast tak jak mówiłem, słuchajcie, od 15 lipca nie ma mnie przez 2 tygodnie. Potem przez 2 tygodnie przyjeżdżam i będę tu pracował, można powiedzieć, w osłabionej obsadzie. Także przez miesiąc myślę, że przygotujcie się na to, że filmów na kanale nie będzie, a jak będą, to będą bardzo rzadko. Przez pierwsze 2 tygodnie na pewno, bo jak jestem w domu, to sami dobrze wiecie, nie nagrywam, rzadko coś tam nagram. Teraz na pewno nie będę nagrywał, bo nie będę miał na to czasu. Natomiast to co, po powrocie wracamy z pełną, jak to się mówi, z pełną petardą wracamy do nagrywania, do jeżdżenia. Nie, może do tego czasu ogarnie się trochę VS-ek, bo jak wiadomo, ten rynek VS-ek teraz jest taki bardzo ruchomy. Jeszcze się tam do mnie zgłaszają niektóre VS-ki, ale słuchajcie, no jak zgłasza się do mnie, ja znowuż ten sam temat, ja już nie chcę być nudny, nie chcę, ale muszę być nudny. Zgłaszają się czasami VS-ki, które ledwo co zaczęły działalność, miesiąc czasu powiedzmy, prawie nikt tam nie jeździ, modele ściągnięte, skiny z innej VS-ki, która albo jest w miarę popularna, albo która się ostatnio zamknęła. Także, no słuchajcie, no ja wiem, że każdy chce mieć własną VS-kę, ale to nie jest też powód do tego, żebym ja każdą z tych VS-ek nagrywał. Także naprawdę, przemyślcie to, co macie do zaoferowania, co macie do pokazania.
czy zrobiliście VSK tylko na wakacje, czy zrobiliście VSK na dłużej. Ale on ma hamulce, diable? Pan mnie puszcza? A dziękuję panu bardzo. Ja bym pana nawet zamrugał, proszę pana, proszę bardzo. Może pan jeszcze tam dostrzegł. Także słuchajcie, no z tymi VSK-ami to mówię, no to jest tak... Różnie, no. Ja czekam cały czas na jedną VSK-ę, ale nie wiem, czy ona jeszcze jest, czy nie. Chłopak mi nie daje znaków życia z tej VSK-i, ten cały szef. No, ale jakaś nadzieja tam zawsze jest, słuchajcie. Miasto Aquila. Słuchajcie, te miasta moim zdaniem, no co, no są takie se, że tak powiem, brzydko nawet. Po tej Romie się przeleciałem, po tym Rzymie tam, z którego żeśmy ruszali i powiem wam, że tam nie było co pokazywać, bo tak bym objechał to dookoła. Myślałem, że jakiś koloseum chociaż coś tam postawią, gdzieś w pobliżu czy coś. No, nic takiego tam nie było. Także powiem wam, żeby tutaj jakieś fajerwerki były, to chyba raczej nie. Ale mówię, no jak ktoś jeździ na Golasie tak zwanym, to mogę polecić, bo naprawdę tutaj zobaczcie, takie dosyć fajne, tam widzicie w oddali jakieś tam takie niedoróbki, coś tam góry, niebo prześwituje i potem znowuż góry. Ale nie, niech sobie jest, nie czepiamy się oczywiście. Ja tak się zastanawiam, słuchajcie, czy nie zrobić sobie jednego profilu, bo bardzo, może bardzo mnie interesuje, to jest tak średnio powiedziane, ale słuchajcie, jestem zainteresowany tym naszym polskim projektem, co tam chłopaki robią, jakąś Polskę, Polska w przebudowie czy coś takiego. Jestem tym troszeczkę zainteresowany i zastanawiam się, czy nie skonfigurować sobie takiego profilu, żeby tą Polskę zobaczyć, jak to tam wygląda. Ja co prawda nie mam takiej pamięci, żeby tam pamiętać, co jest na zwykłej mapie, a co nie, ale można by było coś tam popatrzeć, także możecie też się wypowiedzieć, napisać mi, co wy o tym myślicie. Jak widzicie, ruch uliczny jest chyba zwykły, tutaj jeszcze mam ruch uliczny. Bo nic sobie nie wgrywałem, żeby zobaczyć, jak ona po prostu będzie chodzić. Dobra, bierzemy maniorem tego Wolwiacza, to jest Volvo, nie? Chyba. DAF. To bierzemy tego Fafiora, zostawimy go z tyłu, niech wdycha nasze spalinki. Teraz jak jedziecie sobie ładnie prosto, to nic, ale słuchajcie, no ja zwracam tak uwagę na to, ja skręcam. Ja skręcam, a przyczepa nie skręca, no dla mnie to jest takie... Miałem nadzieję, że jak już to DLC wyszło, naprawdę nie sprawdzałem nawet tego, czy mają tu tą skrętną oś, ten dyszel, to chyba dyszel się mówi, tak? Czy mają go skrętne, czy nie? No miałem nadzieję, że będzie skrętne. No niestety troszeczkę się zawiodłem, ale jakość tego mana, jeżdżenie nim rekompensuje tą stratę. Klakson ma taki dźwięk. Z
tego co widziałem, słuchajcie, to się na Facebooku RTA już chwaliło, że będą chyba, że update'ują nam Western Stara 4800 i to co najważniejsze, bo moim zdaniem ten mod naprawdę podbił serca ETS-owców, no Range T update'ują nam do wersji, teraz ja już nie pamiętam, kurde, zabijcie mnie, nie pamiętam. Było 6.3, a teraz 7.0, czy coś, jakiś chyba duży update, ciekawe, ciekawy jestem, czy tą kabinę nam teraz dadzą, bo ta kabina wszystkich chyba zastanawia, czy będzie. No co wy tu jedźcie, rzesz, tu się właśnie korki zawsze robią, kurde. Tutaj jest oczywiście jeszcze taka opcja. No ale wyjedźcie tam pod tą górę, e. Tutaj jest taka opcja, żeby sobie zamiast tej przyczepy z dyszlem z przodu wziąć sobie trzyosiową przyczepę. Także wtedy nie macie tego problemu z tą skrętną ośką, której nie ma. Czy z tym dyszlem skrętnym, jak ja to mówię. I sprawa załatwiona. Zaraz będzie trzeba tego dzidka łyknąć tutaj. No ty! Co za mongoł, no? Dobra, jedziemy sobie już za tą Arią tutaj. Albo i nie. No co, one mnie nie widzą tam z tyłu? Te ślepaki z ruchu AI? Słuchajcie, on ma bardzo niskie ładunki, bardzo leciutkie. Ja tu wiozę 4 tony jakichś serków wiejskich. Także myślę, że to też jest jakiś tam minus, bo... No nie oszukujmy się, w tandemie z przyczepą się większe ciężary wozi, także myślę, że to jest do chyba zmienienia, bo jeden z tych plików, ja się na tym nie znam, ale jeden z tych plików jest otwarty, ten plik, gdzie można sobie skin zmienić. Myślę, że ten plik, gdzie tam są ładunki też, które można podmienić. Także to sobie można tam w defach zmienić i na pewno ja będę musiał jakoś to ogarnąć, albo tu kolegów moich poproszę, którzy się na tym znają. No i skin. Ja bym sobie tą chłodnię jakoś ładnie okleił czymś. Te chłodnie dzisiaj jeżdżą takie bardzo ładne. No dobra, już zjeżdżam na prawo. Nie krzyczcie na mnie. Policja na mnie krzyczy, że... Zaraz dostanę znowu szmandat. Zwolnię już, dobra, do tych 8 dyszek. Niech se mają, dobra. Ja bym go widział bardziej kolorowego i żeby chociaż kabina miała jakiś skin, a nie tylko kolory. Mogłaby mieć skin, także... No, ja go tak planowałem na Węgry dać, ale szkoda mi tej integralki. Mi tą integralką tak fajnie się tam jeździ, to jest taki super samochodzik. Także i mogę naczepy ciągnąć różne, także... A nie chcę się znudzić szybko jednym samochodem i jedną przyczepą, także... Chyba ta integralka na Węgrzech zostanie i najwyżej, jeżeli bym tam miał hajs, nie wiem ile tam mam pieniędzy, to może bym sobie tego mana jeszcze sprawił tam na Węgrzech. Chociaż mówię, za dużo mi się robi rzeczy do nagrywania. I już ostatnio mówiłem, że kurde, zaczynam nie mieć czasu naprawdę na VS-kę, bo samo nagranie filmu to jest, powiedzmy, nie wiem, 40 minut, powiedzmy tak jak teraz. Ale cała reszta to jest obrobić go, złożyć do kupy. Także nie wiem, no zabiera mi to coraz więcej czasu. Tak, od 1700 widzów do prawie 2000, tam już prawie niedługo będzie 2100.
bardzo szybko mi to zleciało przez ostatnie, nie wiem, kilka tygodni, można powiedzieć, te 400 widzów. Ja wiem, że niektórzy tyle to nabijają sobie na streamach, ale to nie tędy droga, żeby mieć nie wiadomo ile widzów, a i tak nikt cię nie będzie oglądał. Także mówię, te 400 widzów to mi tam przez kilka tygodni nabiło i powiem wam, że no, zaczyna mi się robić tłok, jeżeli chodzi o odpowiadanie na komentarze, jakieś odpowiedzi prywatne na Steamie. Znowuż za jakiś czas pewnie na streamie dostanę pytanie, dlaczego zlewam swoich widzów, bo nie odpowiadam. Ale ja naprawdę czasami już nie odpowiadam, bo jak mi tutaj chłopaki piszą na przykład siema, co tam, albo robię dziś kolejną nockę. Ja wiem, że to jest takie niegrzeczne z mojej strony, jak ja nic nie odpowiem, ale jak ja bym miał każdemu z osobna, który mi pisze siema, co tam, albo dzisiaj robię nockę, albo jestem w trasie, albo gdzie jedziesz, albo miłej gry, albo szerokości odpowiadać, a to są naprawdę, nie wiem ile ja podałem, 6-7 przykładów, to ja nie miałbym czasu, żeby w ogóle sobie pograć, naprawdę. To jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, ale naprawdę tego jest tak dużo już. Przy 2000 widzów, Boże, ja sobie nie wyobrażam, co jest, jak się już ma 10 tysięcy widzów. No, chyba że ci pierwsi się potem wyciszają trochę, no nie wiem jak to działa, ale... 80 miało być, a nie... Zaraz, nie wyprzedzamy tego pana, bo tu skręcamy. Jesteśmy w Anconie, słuchajcie, no... Raz, dwa to przeleciało. Jedziemy. Ja nawet się zagapiłem, że ja bym dalej jechał, ja bym w ogóle nie patrzył, że tu w prawo. Ja mam taki patent, słuchajcie, że ja sobie garaży nie kupuję na takich mapach, gdzie ja nie wiem, ile ja na tej mapie pogram, bo później są błędy vlogu w grze, jak się już z tej mapy zrezygnuje, to przez jakiś czas nie wiem, dlaczego gra wykrywa, że po prostu gra czegoś nie wykrywa, o, w ten sposób, może nie, że wykrywa, ale że nie wykrywa. Słuchajcie, ta przyczepa jest tak martwo ciągnięta. No, lipa. Trochę lipa. Mówię, to mi się bardzo nie spodobało. Jak zobaczyłem, że to jeszcze nie jest zrobione. Ale jak to się mówi, poczekajmy. Poczekajmy. Przyjdzie czas. Bo trochę lipnie, tak przyznajcie, że ona skręca, nie? Ale tak jak mówię, mod jest wykonany naprawdę dobrze. Zgasimy go, światełka zgasimy. Teraz się nam te LEDy palą. No, takie trochę cieniutkie są, ale spoko, niech sobie są. Wyjdziemy sobie, słuchajcie, kamerą zero. Jeszcze go tak wam pokażę po ciemku. Tutaj te światełka sobie zobaczymy. Cyk, proszę. Nie, no ładnie. Słuchajcie, kierunkowskaz. No nie wiem, ja tam naprawdę jestem zadowolony jakością. Czy ja mam wszystkie światełka włączone, dodatki z przodu, to? Czy te światła tutaj nam do... A? Coś się tam zapala, nam, widzicie? Nie, no ja jestem naprawdę zadowolony. Jakby mi się coś... Co mi się nie podoba, to mówię. Nie podoba mi się ta... To, że ten dyszel nie jest skrętny, ale myślę, że to jest... myślę, że to jest do zrobienia, słuchajcie. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, no to...
jeżeli mam się wypowiadać na temat wykonania tego modu, to tylko mogę powiedzieć RTA i to wszystko po prostu. Także zapraszam Was do oceny, zapraszam Was do łapkowania, wypowiadajcie się pod filmikiem. Tak jak mówiłem, ja sobie zdaję sprawę, jaki jest man od Madstera, bo ja jeździłem, pamiętacie, nawet na live jeździłem manem Euro 6, jeździłem manem TGA, także tego mi nie musicie pisać, że man od Madstera jest równie ładny. Który jest ładniejszy, nie będę się wypowiadał, bo tu nie tędy droga. Ja chciałem Wam dzisiaj pokazać tego mana na tej mapie, pokazałem. Teraz proszę Was o ocenę. Tymczasem żegnam się z Wami z tego środeczka pięknego. Zapraszam Was na kolejne filmy. Dla stałych widzów, oczywiście nie tylko dla stałych widzów, ale stali widzowie, którzy mnie obserwują, mogę Was tylko poinformować, że dzisiaj, znaczy to Wy wiecie, że dzisiaj już jest piątek, jak oglądacie ten filmik, a być może na jutro przygotuję dla Was coś fajnego. Coś fajnego, czyli dzisiaj jest piątek, być może na sobotę rano będziecie mieli jakiś odcineczek z gry, która może nie jest u mnie na kanale jakoś super oglądana, ale na pewno wielu z Was ona zainteresuje. Tym bardziej, że już dawno jej nie nagrywałem. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Dziękuję Wam standardowo za Wasze mądre wypowiedzi i komentarze pod filmem z Dżingisem. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. To po prostu pokazuje. Ja obserwowałem filmik u Dżingisa tak samo na kanale. To pokazuje, że naprawdę jest wśród Was spora grupa ludzi, która się tak naprawdę nie zgadza z tym, co się dzieje na YouTubach i niekoniecznie im się to podoba, że takie rzeczy się dzieją. Natomiast na to możemy poradzić tyle, ile możemy. Ja chciałem tylko jeszcze raz podziękować Wam za te mądre komentarze, bo naprawdę jest sporo mądrych komentarzy. Być może umówię się z Dżingisem za jakiś czas i zrobimy jakiś zlepek z tych komentarzy, omówimy te Wasze komentarze, bo naprawdę wydaje mi się, że jeżeli promowana jest patologia w internecie, to należy też promować tą niepatologię, tą normalność. Ale mówię, no muszę jeszcze z Dżingisem to obgadać, bo nie chcę, żeby było coś takiego, że my będziemy dużo o tym gadać i tak jak Dżingis mówił w rozmowie ze mną, że jak będziemy często o tym gadać, to będzie wyglądało na to, jakbyśmy promowali patole. Także to jest wszystko do obgadania. Tymczasem jeszcze raz dziękuję Wam za aktywność, zapraszam na kolejne produkcje i oczywiście dziękuję za wszystkie łapeczki, bo coraz więcej ich jest. Szalejecie z łapkami jak smok. Bardzo jestem z tego zadowolony. No i co? I widzimy się najprawdopodobniej na live'ie w sobotę o 20 losujemy. Co my losujemy? Poczekajcie, muszę się zastanowić. Losujemy jakieś dwa mody. Cashborera do ATS-a i Max Superliner do ETS-a bodajże. Chyba tak. Na Facebooku jest informacja, także zapraszam. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczyska. Na razie.